Nagrody imienia patrona szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Henryka Sienkiewicza, potocznie nazywane Henrykami, to specjalne nagrody przyznawane uczniom klas trzecich w 13 kategoriach. Witam wszystkich gości oraz nauczycieli, a przede wszystkim uczniów klas trzecich, których dzisiaj pożegnamy. Są one ogromnym wyróżnieniem, gdyż zwycięzców wybierają wszyscy uczniowie szkoły. Henryka 2015 w kategorii pupil otrzymuje Dominika Szmajca. Ceremonia wręczenia nagród odbyła się w przeddzień zakończenia roku szkolnego dla tegorocznych maturzystów, czyli 23 kwietnia. Impreza przebiegła pod hasłem Wsi Spokojna, Wsi Wesoła, o której więcej opowiedział Tomasz Wojnowski, dyrektor szkoły oraz jej uczniowie. Każda tego typu impreza, które odbywają się u nas już od kilkunastu lat cyklicznie, są dla nas powodem do niezwykłej radości. To jest impreza, w którą właściwie nikt nie wnika w etapie jej przygotowania. Ścisła tajemnica, aula zamknięta, o próbach wiedzą tylko zainteresowani. Wszystko po to, żeby zrobić jak najlepsze, jak największe wrażenie na słuchaczach. Rzeczywiście to się w tym roku udało. Powrót do tej scenerii, takie pokazanie, że edukacja historyczna w Polsce jest niezwykle istotna, że kładziemy również nacisk na nią w naszej szkole. Ten powrót do takiej swojskości powoduje, że dzisiaj czuliśmy się wszyscy bardzo dobrze, zupełnie jak w domu, co wcale nie znaczy, że zupełnie jak w domu. Jak będziecie wspominać właśnie już absolwentów szkoły? Ja już na studiówce mówiłem, że odejście każdego rocznika jest dla nas trudnym doświadczeniem. To były wyjątkowe klasy. Wyjątkowe klasy, szczególnie pokazują to ich umiejętności, pokazuje to, ile osób było nominowanych do poszczególnych kategorii. To te kategorie jakby nie wyczerpywały wszystkich tych ich umiejętności, tych ich pragnień, tego, co dawali z siebie. To rzeczywiście bardzo ważny dla nas rocznik, który będzie zdawał zmienioną maturę. My się też jej będziemy uczyć. Będzie nam smutno. Będzie nam smutno dlatego, że to tak jak dzieci wychodzą z domu, ja osobiście nie mam jeszcze tego doświadczenia, wszystko przede mną. Tak jak dzieci wychodzą z domu, tak i oni odchodzą stąd. My traktujemy, staramy się traktować tę naszą szkołę jak dom. Więc idą w świat, co jest zrozumiałe, a nas, starych, zostawiają po to, żebyśmy przekazywali następnym pokoleniom swoją wiedzę. Którego z uczniów panu osobiście będzie najbardziej brakowało? Mnie osobiście będzie brakowało pięknej Dominki, która zdobyła pupila w tym roku, ale tak naprawdę tych uczniów jest bardzo wielu. Każdy z nich, którzy bywali u mnie w gabinecie z najróżniejszych powodów. Muszę powiedzieć, że bardzo rzadko na dywaniku, bardzo rzadko. Przychodzili, mam wrażenie, z takim zaufaniem, ze swoimi kłopotami, problemami. Każdego z nich będę bardzo dobrze wspominał i oni są wszyscy bliscy mojemu sercu. Czego chciałby pan życzyć uczniom? Tradycyjnie życzy się połamania piór na maturze, ale piszą długopisami, więc pewnie piór łamać nie będą. Dzisiaj niech odpoczywają. Ten ostatni tydzień niech mają na takie jeszcze spokojne powtórzenie sobie materiału, ale niech podchodzą do tej matury bez takiej spiny. Tak jak powiedziała pani dyrektor Kapajewska, niech to będzie luz kontrolowany, ale jednak luz. Jak będziecie wspominały te lata spędzone właśnie za murami tej szkoły? No to były długie 3 lata, dość się dłużyły, czekałyśmy na koniec. No i teraz jak go doczekałyśmy, to chyba trzeba będzie zrobić rachunek sumienia za te lata, co? Tak, trzeba będzie. Nie no, było naprawdę fajnie. Polecam szkołę numer 1 w Malborku. Tak, polecamy. Świetna kadra pedagogiczna. W jakiej kategorii otrzymaliście Henryka? Satyryk. Ja Maruda. Czy spodziewałyście się właśnie, że otrzymacie główną nagrodę? Nie. Główną nagrodę może nie, ale wiedziałam na pewno o nominacji, że taką dostanę. Tak, o nominacjach też wiedziałyśmy od pierwszej klasy chyba. Tak. Ale nie spodziewaliśmy się, że wygramy. Jakie plany na przyszłość? Teraz praca na wakacje, najdłuższe wakacje w życiu, trzeba popracować, a potem studia. O ile zdamy maturę z matematyki? Myślę, że zdamy, miałyśmy świetną nauczycielkę. Kogo będziecie wspominać najbardziej po opuszczeniu właśnie murów szkoły?
Pana Jacka Jakusika. I panią Lomkowską też od matematyki. Tak. Dwójka najlepszych nauczycieli, naszym zdaniem. TV Regionalna 24.pl, TV Malbork, TV Sztum, Żuławy i Mierzeja 24.pl. To my tu kręcimy.